Musimy dalej ograniczać jeszcze ten możliwe zgromadzenia do właściwie absolutnego minimum. Nie powinny więcej niż dwie osoby poruszać się. Będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Na mszę świętą wysłuchać jej w radiu niż pójść, szczególnie jeżeli jestem osobą starszą. Byłem w kościele w zeszłą niedzielę i to nie stwarzało żadnych niebezpieczeństw. Do kościoła można chodzić. Z punktu widzenia medycznego jedyną datą, którą będziemy bezpieczni w tak dużym akcie, jakim są wybory prezydenckie, jest czas, kiedy będzie szczepionka. To jest najwcześniej za 1,5 do 2 lat. Pan deklaruje, że te wybory powinny się odbyć. Tak, powinny się odbyć.